W ubieraniu choinki obowiązuje moda, tak piszą gazety. Człowiek niemodowy zawiesi na krzaczysku, co tam uzbierało się przez lata, i głupi się cieszy, a nie wie, że jest grząś zabity dechami. Choinki mają być tematyczne, twierdzi ekspert w gazecie. Drzewko trójkolorowe, drzewko z piernikami, drzewko zaczarowany ogród i tak dalej. Trzeba podążać za modą i mieć choinkę tematyczną. A temat choinki dobieramy w zależności od. I tak zwolennicy Tuska osadzą drzewko na platformie. Radykalni prawicowcy powieszą na choince komunistów, prawda? Na choince zamiast liści wisieć będą komuniści. Palikot powiesi Pana Jezusa. Miłośnicy sadomaso ozdobią drzewko łańcuchami i żyletkami, prawda? Żołnierze na choince zawieszą bombki. Okulista zawiesi na choince oko, prawda? Przykłady, z którymi się z Wami dzielę, można by mnożyć. Każdy wybiera sobie sam temat na choinkę. Może to być nawet temat pracy doktorskiej. Tu cytuję autentyk. Wibracyjne dobijanie wątku. Wszystko po to, by choinka nasza była tematyczna, a więc modna, a więc nowoczesna, a więc godna. Ponieważ wibracyjnie dobiłem już wątek modnej choinki, kończę stwierdzeniem, że tak naprawdę nie jest ważne, jak nasza choinka jest ubrana. Każda jest piękna. Należy tylko pamiętać o jednym, żeby nie ubierać choinki zbyt ciepło, bo szybko igiełki opadną. A jak modnie choinkę rozebrać, opowiem za kilka tygodni. Tymczasem niech Wam święta przyniosą pod choinkę spokój i coś mocniejszego, znaczy miłość.